Isabella de Flores del Oliva była pierwszą świętą obu Ameryk, która została kanonizowana. Urodziła się w Limie, stolicy Peru, około roku 1586. Ze względu na czerwone policzki, matka nazwała ją Różą. Imię to otrzymała przy bierzmowaniu. Wcześniej zaczęła pracować, by pomóc rodzinie. Zajmowała się hodowlą kwiatów, haftem i szyciem. Jako młoda dziewczyna złożyła ślub dziewictwa, to też odmówiła za mąż pójścia. Skończywszy lat 20, została tercjalką dominikańską. Zamieszkała w letnim domku stojącym w ogrodzie jej rodzinnego domu. Poświęciła się całkowicie praktykom pokutnym, podając się najcięższym umartwieniom. Swoje życie wzorowała na życiu świętej Katarzyny ze Sieny. Znosiła wszelkie przeciwności z godną podziwu, heroiczną cierpliwością. Znajdowała zawsze swoje pociechy dla chorych i ubogich. Nosiła pomoc potrzebującym, szczególnie Indianom i niewolnikom. Uważana za inicjatorkę służby społecznej w Peru. Zmarła w opinii świętości w roku 1617, mając zaledwie 31 lat. Jest patronką Ameryki Południowej i Filipin. Boże, który wypełniłeś świętą Różę miłością do Ciebie, pozwoliłeś, by opuściła świat i poświęciła się tylko Tobie, żyjąc surowo i pokutując. Pomóż nam pójść w jej ślady na ziemi i cieszyć się obfitością Twoich rozkoszy w niebie, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.